Hej ekipa, witam was z Tanią, witam was ponownie w CrabGuard. Kontynuujemy naszą rozgrywkę i nie bez powodu zaczynam też od ekranu głównego, gdy słuchajcie, twórcy pochwalili się, że nasz wpływ został zrealizowany. Usuwanie plastiku z oceanów, bardzo się cieszę. Pierwszy certyfikat został zrealizowany. Usunąć razem 702 innych użytkowników, razem wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby twórcy przeznaczyli środki na usuwanie plastiku z oceanów. 735 LB plastiku. Nie wiem, czym jest LB, pewnie jakaś to jednostka wagi albo objętość, ciężko stwierdzić. W każdym razie gratuluję, świetna robota, świetnie sobie się spisaliśmy. Natomiast słuchajcie, trzeba podjąć kolejne działania, a w tym kierunku właśnie będziemy dzisiaj dążyć. Sądzę, że może dzisiaj sadzenie drzew byśmy odpalili, a i nawet dobry kierunek się na to składa, bo właśnie mamy w tym miejscu, przypominam, jest tu nagroda ekologiczna i w tym miejscu nagroda ekologiczna właśnie na nas czeka. Więc oczywiście wybralibyśmy każdą inną drogę, ale ta nagroda jest kluczowa dla naszego środowiska, dlatego też katakumby skorupiaków. Dzisiaj ta mapa idealnie się tutaj sprawdza. Zaczynamy. Zaczynamy tak jak naszą rozgrywkę. Jak się rzucili? Ojej, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, tutaj zbuduj mur. Niech będzie. Ale nie, przepraszam, bo ja nie mam kim budować muru. Kim? Kto tutaj był za mury? A tu jest, dobra. Zmieni rolę, mamy to budowniczy, bardzo fajnie. Reszta zostaje bez zmian. Co my tu mamy w ogóle? Słuchajcie, zobaczmy. Koralowiec, spiran, jelen, nogi, łosiożorny. Jelen nogi niech będzie. Łosiożorny na razie. Uprawiamy, tutaj dousuwamy. A tutaj, słuchajcie, zróbmy pułapki. Albo nie, tutaj nie. Tu nie pułapka. Anuluj, bo widzę, że tutaj jest szansa na pułapkę. Więc jakby przed murem się na pułapce zatrzymali. No, kusi, kusi, strasznie kusi. Zróbmy tak. No i dobra. Normalny tryb już, normalnie działamy. Mamy czterech wojowników, dwóch rolników, trzech noszących. Chyba damy radę w takim razie. Wydaje mi się, że to będzie wszystko w porządku. Uprawy widzę bardzo szybko wzrastają, bardzo dobrze. Im więcej, tym lepiej. W ogóle kogo mamy? Tutaj standardowo. Ładnie, czyli tutaj od razu ulepszamy na drugi tier, żeby już były te dwa tiery. Tutaj pułapki się stawiają. I mam nadzieję, że tutaj coś będziemy... O! Stawą meduzę, słuchajcie. No to zrobimy od razu stawą meduzę. I mózgowca, nie ma problemu, mamy punktów łaski, trochę możemy działać. Szybko trzeba tutaj działać, już wojowników mamy, ale tak, to chcemy usunąć. Proszę, liquidation time. Tutaj ulepszamy roślinę, tutaj bardzo fajne rzeczy. I jak tutaj dalej? A dalej nic nie widzę. Tutaj usuwamy także. Musimy więcej widzieć, na razie nic takiego nie widzę, co tu się skrywa. Spiralny, niech będzie spiralny. Dobra, więc tutaj działamy. I co z tym usuwaniem? Nic nie widzę. Jak tu z wrogiem walczyć, jak mamy tak mało terenu do rozbudowy, kurczę. I teraz ta pułapka, ulepszamy i ulepszamy mur. I z tej strony jesteśmy względnie bezpieczni. Mam nadzieję, że takich więcej miejsc będzie przygotowanych dla nas w przyszłości. Fajnie by było. Punkty wskoczyły. No i mamy pierwsze stworzonka. Gabika mamy i już błazenka. No i super. Bardzo dobrze, niech tak zostanie. Tu ulepszamy. Tu oczyszczamy, pułapkę budujemy. I już jest, kurczę, już mrok. Szybko przyszło. Tak to bywa. Oho, chyba z tej strony będzie atak, bo widzę, że już ustawiają się nasze jednostki. Więc widzimy, z której by nadejdą. Zapraszamy. Zapraszamy. Tutaj rozbij. Przydałoby się. Żeby gościu z młotem przyszedł. Też rozbij. Dużo do rozbijania, ale tak. Ty usuwasz, może sobie na razie daruj sobie usuwanie rośliny. Bo wydaje mi się, że trzeba będzie tutaj, żebyście się zajęli ulepszaniem. Ulepszam i ulepszamy. Dobra, idą. Idą. Lecą na nas. Patrzcie. Ale przy tych wojownikach chyba damy radę. No, oczyścimy ładnie na razie. 31 noc to będzie względnie nie aż taka agresywna, mam nadzieję. Gdzie ten młot? Kurczę, z tym młotem bardzo słabo sobie radzi. Trzeba więcej z młotem. O! O, idzie ta bestia. Ale patrzcie, jak pięknie z tej wysokości możemy naparzać. Żaraczna mrocznica, złodziejskie nasienie nie darować. Dobra, likwiduj, likwiduj. Oj, daj. Dobrze, kolce dostało, kolcami dostała. Pułapka już się zdał egzamin. Dawaj, klepaj, dobrze, zabierasz to żarcie. Dobra, nasze krabiki dają. O, ile weźmie tego, sporo. No i idzie taki malutki. Co z tej wysokości, słuchajcie, naprawdę dajemy radę. Super.
Pięknie, o to chodzi. No i zacnie, i mi się to podoba. Ja tu od razu ulepszę pułapkę. O! Opcja tam była, czy dobrze widziałem, naprawić? Nie wiem, słuchajcie. Będziemy to teraz sprawdzać, ale póki co... O, mamy przejście. Także tu pułapkę i tu się znowu chcę przebiec. Ale wiecie co? Jak mi się wydaje, że Pinchera... wytwarzył łaskę. Maksymalne zdrowie. Wiecie co? Na zdrowie to może tutaj nie. Wiek ciężar, udźwig poziomie. No kurczę, fajne rzeczy, ale... No słabo. Trzeba by nam drugiego z młotkiem jakiegoś ogarnąć. Brakuje mi tutaj trochę coś, nie? Ulepszamy. O, tu już coś pękło. Ładnie. Jakie uprawy? A, to samo. Czyli nawet nie ma coś tam na razie pchać, wydaje mi się. Albo, poczekajcie. Tu jest. Dobra, coś mamy tutaj. Jest miejsce. O kurczę, tu jest to miejsce, którym chcemy zbadać, odkryć, tak? Fajnie by było. To jest od pożywienia, jesteś fajnym bonusem masz. Ty też masz łaskę od pożywienia. A ty? Szybkość ataku, łaskę modiów. Zmieni rolę na motek. Jest szansa na ciebie, że będzie pożytek. Koszt ról. Maksymalne zdrowie. Tylko fajnie gdybyś nie walczył, to byłoby super. Dobra, mamy to. Wytwarza pożywienie. O! O, ciekawie. To możemy wytwarzać pożywienie? Dobra, rozwalamy tu. Proszę, łaskę ogarniamy. Pan z młotkiem, który finalnie tam pracuje, to jednak trzeba będzie jakoś angażować w inne działania, żeby faktycznie ulepszamy tu. Te kolce, ulepsz pułapkę, ulepsz mur. No, proszę ulepszać, póki mamy możliwości. A ty co, likwidujesz? A nie, to jest wojownik, kurczę. O, coś tu było. Było, tylko się zmyło, nie zdążyłem. Dobra, i tak tutaj fajnie mamy opcje już porobione. O, jakie giga! Olbrzymia małża, no to super, rozwalaj. Zobaczymy, jak finalnie wróg na to zareaguje, jak będziemy się tutaj jeszcze ulepszyć. Mam nadzieję, że zdążymy ulepszyć. Tutaj kolejna. Dobra, zdaruj sobie na razie to, bo widzę, że mamy więcej do rozbijania małż. O, o. Dawaj, klep, klep, dobrze, dużo łaski. O, jak dobrze, dużo wygenerowało. Dobrze, idziemy na tą stronę, rozumiem? Czyli tutaj rozbijamy. Młotki wycofuje, dobrze, dużo wskoczyło dobrego. Ulepsz mur. A my tu wojowników angażujemy. Pięknie, wojownicy sobie dają tu rodę. A ty, panie, no... Jest tutaj do usuwania, ty się zastanowisz nad tym. No, teraz zwijaj się stąd. Zwijaj się stąd, bo tu walki będą trwać. Idą. I znowu ten idzie, kurczę. Klep gdzie go, klepać go, zdrajce. Idzie kolejny wojownik, super. Mamy to, ale czemu tak nisko? Było tam zostać na wzgórzu, była super opcja. Ile chwastów tutaj. Okej, ile tego teraz idzie. Klepiemy, 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 likwidować typów. Dobra, mamy to. Wydaje się w porządku. O, tutaj mocno wzmacnia, widzę. I wyczyszczone. No i zacznie. Od razu, słuchajcie, klepniemy to. Która to jest? Atakuj. Skoro już tutaj tak walczymy dzielnie, to może zniszczymy od razu to gniazdo. Dawaj, no tutaj, bij go. Właśnie. Dochodzi. Pułapka, ulepsz pułapkę, dużo łaski, ulepsz, super. Okej, tu się przebiliśmy dalej i jest kolejne gniazdo, wykluj, jajko mamy kolejne, super, usuń. I ty zostaniesz naszym ogrodnikiem nowym, bo ogrodnika potrzebuję. Stałą meduzę, twórz mi stałą meduzę, ulepsz pułapkę, super. Bardzo mi się podoba, tutaj mamy rozbijanie. Super, dużo ogrodników widzę potrzebujemy. A tu też się chcę przedostać tu. Zobaczyć co tam finalnie potrzebuje na realizację zadania. Usuń, 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 usuń. No jak widzicie, dużo ogrodnika potrzebujemy. Dużo ogrodników potrzebujemy. Ile łaski. Ohoho. Super, ale tej łaski potrzebujemy faktycznie. I poziom 5 pułapki, super. Poziom 4 muru, przyda się.
I tu rozbij. I tu rozbij. Ej właśnie, czy ja mogę coś z tymi murami, pułapkami? A, teraz mi poszedł budować gdzie indziej. Dobra, nieważne. Zobaczymy jak uszkodzą, tak? O, tutaj mogę coś? Nic tutaj nie mogę, a tu... Wielkomorszcz. To nie wiem, czy finalnie potrzebuję. Na razie pousuwam te chwasty. Bo to najbardziej mnie boli. Stołowy zrób. Tutaj. Usuń. 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 Likwidować chwaściory. Teraz się dostaniemy i zobaczymy, co tutaj możemy. To mnie najbardziej ciekawi. No, burz, burz. Mamy to. Kamień rytualny oczyści. Czy zdążymy? Mam nadzieję, że tak. O, ładnie wyczyszczyło okolice. Super. Wielkomorszcze od razu dawajemy dwa razy. Sałata. I koralowiec. O, i tutaj też mogę. Bardzo fajnie. Więc uprawy już lecą. Nie wiem, czy niepotrzebnie to podwójnie dałem, ale w sumie. Zobaczymy. A, tu jeszcze do usunięcia jest. Dużo punktów łaski. No i właśnie, kolega z łaską. Gdzie jest ten, co łaskę nam pozyskuje? Jest gdzieś właściwy? Tak, dobrze. Idzie właściwy. Bardzo dobrze. Dodajmy tu... Nie, no, jest tego dużo. I uwaga, jest problem. Bo muszę chyba sterować. Oczyszczanie niestety. Bo to jest, z tej strony będzie walka. Tego się obawiałem właśnie. No, zwiewaj, 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 bo idą. Likwiduj tego stwora. Dobra, ale może teraz uda mi się. Jest, klepiesz, dobrze. Ulepszanie. I to od razu dajmy 20 więcej. Żebyście się zajęli czymś. Mamy, klepiemy ich, pięknie. Rozbij, od razu. I ostatnie typki. I już was tu więcej nie ma. Ładnie, o! Usuń. Ale wiecie co, jak tak ładnie poszło, to razu odatakujemy to gniazdo. Może się uda. Przy okazji. Żeby nie trafiło się z tym, tak byłoby nieciekawie. A tu już widzę, młotki czekają na wszelki wypadek. Bo taka potrzeba. Co właściwie wiem? Tak, ty jesteś smuggles. O, jak dobrze, gniazdo wełniaczków. I co to mamy? Badajmy. Już mogę odprawę rytuał. Łoo, jakie to szybkie było. Sadzenie drzew. Właśnie, to jest to. Offset węglowy? Nie. Ratowanie żółw morskich. Sadzenie drzew. Drzewa pochłaniające dwutlenek węgla z atmosfery. Jestem w pełni za tym. Bo właśnie, jak inaczej można równowagę w przyrodzie zachować, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, skoro nie drzewami. Więcej drzew sadzimy. Więcej drzew wsadzimy. Dobra, ja jestem. Szał karmię. Jednorazowy premia 100 sztuk pożywienia. Dziękuję. Dziękuję. Więc mamy to. Jednorazowy bonus. I mamy to. Super. Naprawdę super, słuchajcie, weszło. Więc myślałem, że to będzie jeszcze jakiś coś innego, ale to jednak jest ten bonus. No i wy co stąd zwiewajcie, co? No właśnie, bo wełniaczek wylazł. Likwidować wełniaczkę. No i zacnie. Dziękuję. Z tej strony mamy czysto. Teraz możemy tutaj usuwać paściory. Bardzo dobrze. Teraz tak. To wszystko mamy. Tu wszystko mamy. Ładnie się rozwija. Więc pułapki mamy. Mury mamy też na full z tej strony. Nie musimy się o tym martwić. Wytwarzam pożywienie. No niech wytworzą nam pożywienie. Nie ma problemu. Tutaj dużo łaski, tutaj ulepszamy pułapkę, ulepszamy mur. I tutaj znowu możemy te rzeczy, a tutaj mamy pułapkę. Ale wiecie co? Mam wrażenie, że tu jeszcze powinien być rytuał. A, bo rytuał dostaliśmy z tego. Dobra, czy to był taki podwójny kamień. A, dobra, wszystko jasne. Taki podwójny kamień. Ale jeżeli byśmy chcieli dać tutaj korowiec mózgowy, musimy dać parę korowców mózgowych, żeby wszystkie ze zwierzątka były, tak? Oj, przy okazji do rozbiję tu. Korowiec stołowy.
Usuń kolorowiec z mózgowie. Ukwiał. Łosiożorny. Spiralny. Jelonogi. I to też damy wszystkich więcej. Ulepszamy tu. Ulepszamy tu. Ulepszamy tu. No i fajnie, bardzo fajnie. Ulepszamy tu. I wszystkie zwierzątka finalnie chcemy tu ściągnąć, tak? Stołowe. Tu mamy rozbij. Mózgowe. Ulepszamy tu. Zacnie, zacnie. Ulepszajcie wszystko. Ile punktów łaski? Dobrze, przyda się. No i teraz widzę, że z tej strony będzie atak chyba. Mamy jedną tylko pułapkę. Ale nie zdążę chyba nic z nią zrobić, więc na razie zostawiamy tak jak jest. Czyścimy, czyścimy, ulepszamy. Tutaj zostawiam wszystko to do ulepszenia. By tu się tylko kręcili. Nic nie zmieniali. Ulepsz. I tu jest wytwarzanie pożywienia. Wytwarzanie łaski? Jest wytwarzanie łaski, super. To idziemy teraz we właściwym kierunku, czyli walka będzie z tej strony. Szykujemy się na to. A, bo tu jeszcze jest. Mrocznice tu są, dobra. Zajmijmy się nimi szybko. Jeżeli nas nie będą się podgryźć, to chyba damy radę. Ale faktycznie rozwalam te nasiona. To chwasty nam. W tym miejscu. A, próbuję. A, i właśnie. Wbiło się nam. Dawaj, klep go tam. A jest, napraw pławkę za 5. No i super opcja. I od razu atakujemy to. Oj. Mimo wszystko. Tak jest, dawaj tę mrocznicę, klebie. Jak tutaj próbują nas przebijać się tędy. Nie ma opcji. Jest, rozwalamy. Jeden giga, dwie gigantyczne, 3. Kurczę, ile was wylazło. Ale ładnie wyszło. Ładnie poszło. Wsuwamy, a tutaj chcemy ulepszyć pułapkę oczywiście. Wytwarzanie łaski, no trzeba dużo łaski. Widzę, już mamy naszą płaszczkę na full. W gabikach potrzebujemy więcej błazenków. Tu nie mamy jeszcze rogotnicy. A błazenki już mamy na full. O co wam chodzi? A, dobra. Żarłacz, brogadnica, ziela, ślimak morski. Więcej ślimaków, a ślimak lubi stawą meduzę. Dobrze. Dajemy więcej stawą meduzy. Stawą meduzę są te rośliny, proszę. No i wszystkie ładnie rośliny nam się rozwijają dzięki temu. Jeżowiec, jak fajnie. Już widzimy nawet, co kto lubi. Ulepsz. Ulepsz. A i właśnie, brakuje nam. Dużo więcej łaski teraz nam potrzeba. Ale też jedzenia wbrew pozorom potrzebujemy. Ulepsz pułapkę do 50. Usuń. No i bardzo dobrze. Teraz tylko naprawdę zebrać odpowiednią ilość jedzenia. I kończymy powoli tą zabawę. Tutaj dużo jedzenia pozyskujemy. Wytwarzanie łaski, proszę. Ulepsz. I jak nam się ładnie rozwijają? Płaszczki do jeszcze wyżej. O, ciekawe. Dużo łaski. Oj, dużo. Ale niestety z usuwaniem roślin nam nie wychodzi. Za dużo zleceń w za krótkim czasie. Więc ulepszamy jeszcze tą pułapkę do poziom 4. Potem rozbijamy. Dwóch tylko od łaski, reszta ogarnia co może. Tu rozbijamy. No i finalnie mamy komplet. Jedzenie też po czasie znika. Więc jak za wolno noszą. Ale tak, ten zmieni rolę na noszenie. Ulecz.
Uleczyć. Ciebie trzeba uleczyć, mimo wszystko. Zrobi się więcej noszących w tym momencie. Więc koral zmieni rolne na zbieracza. Potrzebujemy więcej zbierać. Uprawy dadzą radę spokojnie. Znowu ja za z lewej strony widzę, że szkuje. Ale pułapka robi swoje. O, jaki zasięg, kurczę, dawaj, dawaj. Ha, tu na jeden strzał. A próbujcie, cwaniaki. Ej, widzicie, nie dają rady. Nie ma przejścia dla nich. Młotki też się świetnie sprawdzają tutaj. No nawet nie mogą wyjść. Ale niestety zarosło strasznie. Okej. Okay. Wiem, że pułapkę trzeba naprawić. Ale rozbudujmy ją. Oczywiście, że rozbudujemy. No mimo wszystko, jak dla mnie pułapki... 5-5 mózgowe. Dajmy więcej mózgowego. Pułapki są lepsze niż mury. Dają ze sobą egzamin. O, jaka fajna rybko. Jak to fajnie wygląda. No, teraz muszę zasuwać faktycznie z tym jedzeniem. Udźwig. Wiecie co? Krabi zmieni rolę na noszenie zbieracza. Bo widzę, że tutaj zdecydowanie w tej roli się odnajdujesz też. Także wojownikiem jesteś rewelacyjnym, ale jak dobrze pójdzie, to nie będziemy musieli dużo walczyć. Bo kolczatki robią tak swoje. Tu mamy rozbij, proszę bardzo. Korolowiec rozbij, super. O, tu jest dużo łask, bardzo dużo łaski. Tu jest full, full. I tu jest jeszcze ulepsz. Jeszcze tu ulepsz. Tu jest łaska już. Dobra. Kogoś jeszcze mogę rozwinąć? Chyba nie. Więc finalnie teraz tylko i przede wszystkim zbierać żywność. Ale to sądzę, że już wam pominę. Zobaczymy, jak tam kolejne walki nam się tutaj odbędą. Jak widzicie, coraz więcej zielonych zwierzątek mamy. Natomiast teraz atak będzie teraz z prawej strony, bo wszystkie jednostki nasze się przesuwają na tą stronę. Idam już, idam. Ale widzicie, już oczyściliśmy troszkę. Więc jest łatwiej tutaj tłuc. Szkoda, że te rekiny... O, już się rzucił żarłaś. W końcu może pomoże. Dziabaj go, dziabaj, żarłaś, bierz się za nich. A tak, tak przyznaję, bez rewelacji jakoś. Ale mimo wszystko walczymy. Brakuje mi tutaj z tej strony lepszy popek. No dobra, coś tam żarłaś robi. No ale patrz, jak nas tu ciśnie. Jak nam tu rośliny spróbuje zjadać. No co za typiarstwo. Dawaj, klep go tam. Możemy robić... staram się robić co mogę, tak? Oczywiście, że staram się robić co mogę. Ale nie jest to łatwe. Klepiemy, klepiemy. Dobrze, na razie nas nie atakują. Najbardziej mi zależy, widzę, na roślinach. To jestem w stanie to zregenerować mimo wszystko. Ty żarłacz potrzebujesz korowiec spiralny. To co widzę. Będzie więcej żarłaczy. Zaraz nad tym popracujemy. Tu jest finalnie też do rozbicia. Ale klep, klep. No właśnie, spiralnego. Spiralne tutaj jest bodajże. Nie, spiralny to jest, przepraszam, korowiec spiralny. Słoneczny. Tu jest sałata. To jest spiralny, tak? Chyba tak. Dobra, ale finalnie udało się odeprzeć atak, jak widzicie. Tutaj potrzebujemy korowiec słoneczny. Czyli finalnie tego potrzebujesz. A ty potrzebujesz mózgowy. Ok. Czyli jedną tą usunąłbym. Chyba aż tak byłoby. Nie było takiego problemu. Dużo punktów łaski z ulepszeń będzie. Tutaj kolejne młotki. O, jak się rzucili. Rozbito. Tu jest stołowy stawomeduza. Mózgowy. To mu ulepsz. A tu wycinka. Usuwać, usuwać. Ja wiecie, tutaj nic nie robią, nie usuwają. Bardzo mi to boli. Ale słuchajcie, już mamy maksa z żywnością. Znaczy maksa, już mamy żywności tyle, że można by się tutaj znikać, ale... No ja chcę, żeby faktycznie wymaksować to jak najbardziej. No i niestety to jest do usunięcia. I to też nie żyje, bo zjedli nam. No dobrze, zajmiemy się tym później. Natomiast no czekam na maksa. Jak się pojawi max, to wtedy możemy powiedzieć, że najwyższa pora zwiewać. Więc póki co jeszcze nie mamy tego. Kolejne punkty łaski. Dobrze, dobrze.
dobra, na razie zostawiamy. To jest do ulepszenia. Ale na razie obserwuję, gdzie tam mimo wszystko wróg nadchodzi. I finalnie w tym miejscu jeszcze będziemy się spotykać, bo sądzę, że jeszcze ten jeden dzień, no może dwa, będziemy musieli tutaj swoje odsiedzieć. Zrobiło się nieciekawie, z jakiegoś powodu moje jednostki zaczęły niestety obrywać w tym miejscu. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, więc chyba pora się troszkę wycofać. Bardzo niepokojąca sytuacja zrobiła. Ale słuchajcie, lecimy, już czyścimy tych, co tu pajączki się pojawiły. Dobra, wszystko wyjaśnia. No niestety nam mocno wjechali tutaj. Kurczę, myślałem, że się wybroni, ale jednak nie. Kurczę, te wielkie starogrzbiety jakieś tutaj nam wybiły rośliny. Kurczę, taka strata. Już prawie miałem wszystkich tutaj na zielono. Prawie to było. Ale wolałem ratować finalnie naszą jednostkę. To było bardziej istotne. No prawie jedzenie też na maksa mam. Już dużo tego nie zostało. Tutaj jeszcze troszkę do usunięcia chwastów. No boli mnie to, że faktycznie z tamtej strony słaba była ta obrona. Więc nie byłem w stanie finalnie tym się bardzo zająć. Ale no kurczę, kto by się spodziewał, że tutaj teraz pająki jeszcze wyjdą. Teraz widzicie, wycofali się dopiero wtedy, kiedy dzień. Naprawdę coraz więcej tych jednostek, coraz trudniej z nimi walczyć i nam powybijało. Słuchajcie, teraz mam sporo do usuwania z tych tutaj. Niestety wszystkie rośliny mi tutaj zniszczyli. A miałem trzeci poziom, słuchajcie, jak widzicie. Ładnie było to rozwinięte, no ale niestety. No klepnijcie go tam jeszcze na dobranoc, tak jest, dobra, no i tutaj finalnie nie się leczy, ale może to, co już mamy, wystarcza, zaraz zobaczymy, no jeszcze nie, ja chcę maksymalnie tutaj żywnością, jak będę oczywiście mocno zagrożony, to z tym leczy kraba, no to właśnie, leczenie, tak, najbardziej leczy, nad leczeniem zmieni rolę, może nie, najbardziej nas leczenie interesuje, a, bo ten leczy, smagles nas leczy, no to fajnie, coś tyle dobrego. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie klucz jest w tym momencie, jak będę miał maksymalnie żywności. Nie wiem, ile tego jeszcze mi brakuje. Nie wiem, jaki to jest maks. Ale faktycznie im więcej żywności, tym lepiej dla nas. Więc oby tego jak najwięcej. Bo z tym faktycznie trzeba startować. I dzięki temu szybciej się będziemy mogli rozwijać. Ale póki co, no cóż, jak widzicie, wielka akcja czyszczenia. No boli mnie, że właśnie z tej strony tutaj żadnych pułapek nie mogę postawić. Tam mamy pułapkę bezpośrednio przy tym. Tutaj tego nie mamy. Jest nieciekawie, ale czekamy, aż finalnie wszystkie siły tutaj zasilę, czyli cały ołtarz zasilę jedzeniem. Już mam nadzieję, że do 600 maksymalnie dojdziemy i to będzie finito. No przyznaję, gdyby nie ta pułapka, to znowu byśmy mieli akcję podbramkową, ale ta pułapka teraz po lewej stronie, gdzie się pojawił atak, robi świetną robotę. Świetnie rozwalamy, świetnie czyścimy, naprawdę ich jest coraz więcej. Już tak obserwuję, że faktycznie ich robi się nieciekawa ilość, ale tak, weź no ucieknij, bo ich tak blokujesz. Widzę, pułapka została już finalnie zniszczona, naprawić pułapkę trzeba będzie, ale tym się, o, już oczyściliśmy. Więc widzicie, jedna pułapka ile zmienia? Jedna pułapka ile potrafi faktycznie tutaj zmienić rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że tak ładnie likwiduje. Ja się cieszę, że tak ładnie tutaj czyści. Jeżeli chodzi o poziom jedzenia, no dochodzimy do poziomu 600 powoli. Ale jak widzicie, nadal nam pozwalają tutaj, co za ciekawe, jeszcze je zbierać. Zobaczymy, czy finalnie 600 to będzie ten maksymalny próg. Zaraz się o tym przekonamy. Korowiec stołowiesz, który chcę rozwinąć. Tutaj mamy do rozbijania rzeczy. Cały czas zbieram, cały czas ulepszam. Wytwarzam pożywienie, aby jak najwięcej tego weszło. 600, czy będzie to maksymalny próg? Zaraz oba przekonamy się, bo nie są akurat jedzenie. 97. Halo, czy mam 98, czy 600? To już jest max. 98, 600. No nie, słuchajcie, nadal zbieramy dalej. Gigantyczna armia, znowu pełno tutaj naszych przeciwników. Powiem szczerze, naprawdę coraz bardziej się przekonuję do tego, że chyba po tej jeździe będziemy uciekać, słuchajcie, bo naprawdę patrzcie, że oni coraz bardziej wchodzą, już się robi coraz bardziej niebezpiecznie, już coraz bliżej do nas podchodzą. Tu jeszcze po drodze zawsze się pułapka jest, tak? To jest chociaż tyle bezpiecznie, ale widzicie, jak się robi niebezpiecznie. Czy mamy tego maksa? Jeszcze nie mamy. Co się dzieje? Ile tego jedzenia trzeba na maksa? Nie mam pojęcia. Ale jak widzicie, tutaj, gdzieś ty tutaj w las, uciekaj mi stąd, uciekaj, znikaj stąd, gdzieś tam się polecił, kolego, no bez takich, ja nie chcę, żeby się wpakował, no gdzieś tu zwiał, uciekaj,
Uciekaj, no słuchajcie, gdzie on wlazł, nie wiem. Zaklinował się, poczekajcie. Smuggler, Skittles, ty jesteś tu? Nie. Colors, ty jesteś ty. Zmieni rolę na wyznawcę. Leć stąd i uciekaj jak najszybciej stąd. Kurczę, co tu się zadziało? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, to jest najwyższa pora zwiewać, kończyć tą tutaj naszą potyczkę. Patrzcie, że jak no nas tutaj wchodzą. W złym miejscu są pułapki, to już są de facto problemy potężne, jeżeli chodzi o obronę. Ja obserwuję, gdzie tam jeszcze ktoś. Ty, zmień rolę na wojownika, myśliwy panie, kolego. Bij się teraz, ale widzicie, tutaj już odpierać nam te ataki jest bardzo ciężko. Nie ma chyba czasu już zwlekać. Tutaj naprawdę jest ogromny problem. Obserwuję, czy ktoś jeszcze? Już się wycofują? No, jeszcze nie ma dnia, ale powiem wam szczerze, jest bardzo bezpiecznie. Jest naprawdę... Uciekaj. Proszę uciekać, dobra. Wycofuje się wróg, ale już coraz bliżej naszego tutaj miejsca. Coraz bliżej, ja w tym momencie, jak będzie już pora zmierzchu, to de facto już ja stąd znikam. Nie czekam. Więc kto może, to niech zbiera nam żywność. Idealny moment, 700, słuchajcie, 700 miejsca, migracja. Zdecydowanie znikamy stąd. Więcej tutaj nie chcemy być, bo byłoby naprawdę z nami źle. Martwię się, żebyśmy po prostu nie dotrwali. Znikamy i finalnie karmimy nasze krabiki w pełni. Oczywiście przyspieszamy cały ten proces, żeby nie zwlekać. Ale widzę, że oni teraz potężne ilości faktycznie żywności. I ty jesteś naszym budowniczym. To akurat spoko. Zobaczmy szybkość ataku. Czasami tworzymy poziom, kiedy buduje mury. O, to byłoby super. Szybkość ataku, szybkość ruchu. Maksymalne zdrowie na pewno nie. Szanse na wytworzenie pożywienia, kiedy buduje mury. 100% szansy. Czyli zawsze jak budujesz mury, ale nie zawsze buduje mury, więc wolę chyba szybkość ataku mimo wszystko. A życie? No zdecydowanie to nie ma sensu ci tutaj zabierać tego życia, bo byłoby, przepraszam, dla nas to niezbyt opłacalne. Przyspieszamy cały czas, nakarmimy ile się da. Liczba ofiar do końca gry. No nie chcemy faktycznie nikogo stracić. Zobaczymy, co możemy finalnie tu rozwinąć. O, tutaj mamy poziom drugi. Dołożymy poziom do zapasów. Pułapki ma kolekcję przeklętych świecidełek. Wytworzymy pułapkę, niszczy przeszkody. Dołożymy do zapasów, wytworzę koszt ról. Nie, płacza, to będzie wojownik kolejny, bo widzę, że coraz walki są coraz trudniejsze. No i dokarmiamy teraz jego. Zobaczcie, zobaczmy. Algi, ty jesteś ulepsza roślinę. Szybkość ataku, maksymalne zdrowie. Hoduj rośliny, ulepsza rośliny. To jest na pewno to. Proszę. Algi jak najbardziej tu. Tutaj jeszcze dorzucimy tobie jedzenia. Wbijemy ci poziom wyżej. Bombowa dynamika, szybkość ataku, szybkość ruchu, maksymalne zdrowie, szybkość ruchu, wytwarzanie łaski z modułów. Ty jesteś wojownikiem. Koszt ról. Dajmy to solidny. O, to jest akurat spoko pod niego. A teraz podzielmy się żywnością tutaj komuś, kto jeszcze może zaawansować. Jesteś młotkowym, tak? Chyba, że szybkość ataku. Modły głównie, widzę, był u ciebie. Szybkość ruchu. Żniwa. Szybkość uprawy, szybkość ruchu. Szybkość ruchu dajmy mu, może się przydać. Teraz tutaj mamy Bablesa, który jest finalnie modlitwa u niego. Modły, 10 koszt ról. Modły poproszę. Jeszcze większą moc w takim razie mamy. Chyba się to finalnie i tak kumuluje, więc całkiem spoko. Ty jesteś noszącym, kiedy modli się. Zajemne obrażenie polską kapę zielonym. No nie, on jest modlącym się, tylko on finalnie nam nosił, tak? Bo pod koniec. Lecimy teraz tu. Skittles, ty jesteś typowo, widzę, do noszenia. Kucharz. 3 punkty łaski. Szybkość ruchu. Świeci za dnia, prowadzi... Nie, to według mnie to szybkość ruchu byłoby to. Super, bo punkty łaski aż tak w tym momencie niepotrzebne są.
Teraz tutaj Krabi Abi, znowu roślinki. Nie, u ciebie jest atak, atak, szybkość ataku, szybkość ruchu, szybkość, maksymalne zdrowie, super. Grube nogi, maksymalne zdrowie 30, szybkość ruchu. Szybkość ruchu. Dajmy to. Teraz jeszcze tu, rozwiniemy. Fanatyk trawy. Tworzymy poziom, kiedy hoduje rośliny, ulepsza rośliny. No robimy to. Febles świetnie będzie rozwijał się w roślinach, nadal. Teraz jeszcze tutaj, uderzymy. Skitle, super wojownik. Długa, maksymalne zdrowie, szybkość ruchu wolniejsza, szybkość uprawy. Szybkość uprawy, szybkość... No nie, na pewno zdrowie, bo on jest świetnym wojownikiem. Więc tu trzymamy nadal u niego to. Klaws. Ty jesteś do noszenia. Maksymalne zdrowie, koszt ról. Dajmy to, bo może będziemy zmieniać w niego te role jakieś. I jeszcze tak. Tutaj uderzymy. Budowę. Zdążymy? Nie. Niestety nie powiodło się. No i mamy. I kontynuuj. Następnym celem naszym w takim razie z tego miejsca jest tylko albo piekielna otchłań, albo... Słuchajcie, oj, co? A mogę to kliknąć? No, mogę. Czemu? A dobra, mamy to. Albo kryształowy pancerz. Tutaj mamy jajko i mamy kamień rytualny, a tutaj mamy trzy kamienie rytualne. No to chyba ten kierunek będzie właściwy. Zwłaszcza, że tutaj z tego miejsca jeszcze możemy gdzieś fajnie wyskoczyć i zostaną później nam. Czyli tak, jedna mapa, druga mapa, trzy mapy. I po trzech mapach kończymy naszą rozgrywkę w tym przebiegu. No, zapowiada się jeszcze ciekawie. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu i pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!